Gdy w naszej lidze kluby kończą rundę jesienną przed świętami Bożego Narodzenia, a piłkarze rezerwują miejsca w kurortach lub bukują wyjazdy do ciepłych krajów, w Premier League trwają przygotowania do jednego z najintensywniejszych okresów w ligowym terminarzu. Wyspiarze wiele rzeczy robią po swojemu, zajadając się pieczoną fasolką na śniadanie, jeżdżąc po lewej stronie ulicy i oglądając swoje piłkarskie rozgrywki ligowe 26 grudnia, czyli w drugi świąteczny dzień. Oczywiście ma to swoją wieloletnią historię i jest głęboko zakorzenione w ich kulturze, a jako że Brytyjczycy są z natury konserwatywni i lubią celebrować swoje unikalne i niespotykane w innych krajach tradycje, to nikt nawet nie myśli o zmianach. Poznajmy więc kontekst historyczny, najciekawsze wydarzenia związane z tym wyjątkowym dniem w piłkarskim kalendarzu oraz jak współcześnie podchodzi się do tego zjawiska. Witam Was bardzo serdecznie w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, mam nadzieję, że spędziliście je udanie i nadal spędzacie, i od razu dziękuję z tego miejsca, że odeszliście od stołu i postanowiliście wejść na YouTube, obejrzeć materiał o Boxing Day, bo jako że dzisiaj mamy 26 grudnia, to nie może być innego tematu. Przechodzimy do meritum. A sponsorem kanału jest Betfan, legalny polski bookmacher. Rejestrując się z linku w opisie, otrzymujecie 200% bonusu. Wpłacając 50 zł, zyskujecie 150 zł na grę. Skąd w ogóle wzięła się nazwa Boxing Day? Otóż już w czasach panowania dynastii Tudorów w Wielkiej Brytanii święto Boxing Day było dniem, w którym tradycyjnie obdarowywano prezentami swoją służbę w nagrodę za całoroczną pracę i wspierano ludzi ubogich. A jaki ma to bezpośredni związek z piłką nożną? Otóż jeszcze w zamierzchłej epoce średniowiecza, w okolicach świąt Bożego Narodzenia czy Wielkiej Nocy, stawały naprzeciwko siebie grupy bojowo nastawionych mężczyzn, które dla rozrywki kopały kawałek skóry. Chociaż jak donoszą historyczne źródła, jeśli ktoś nie zorganizował czegoś na dzisiejsze podobieństwo piłki, to równie dobrze sprawdzała się świeżo co ścięta głowa skazańca. Nie miało to oczywiście zbyt wiele wspólnego z futbolem w obecnym rozumieniu rywalizacji sportowej. Niemniej jednak była to prosta rozrywka dla tłumów, a czy nie tym po dziś dzień jest piłka nożna. Znamy więc genezę samej nazwy, jak i zalążki tradycji rywalizacji, powiedzmy, sportowej w zwyczajowo wolny od pracy okres świąteczny. Ale przeskoczmy może do mniej barbarzyńskich i bliższych nam czasów. W swoim założeniu drugi dzień świąt bożonarodzeniowych był czasem odpoczynku z rodziną i wspólnych rozrywek, a tych przecież w brytyjskim królestwie nie brakowało, więc Boxing Day został szybko zdominowany przez piłkę nożną, wyścigi konne, krykieta i wiele innych tradycyjnych Wielkiej Brytanii sportów. Pierwszy historyczny mecz w Boxing Day miał miejsce 26 grudnia 1860 roku, a wówczas to Sheffield FC pokonało 2-0 Hallam w spotkaniu rozegranym na Sandygate Road. Nie mamy co prawda dokładnych danych o frekwencji, ale można założyć, że była ona imponująca jak na okres świąteczny. Uwielbienie dla porywającej tłumy dyscypliny sportu polegającej na kopaniu piłki przez 22 mężczyzn, a wtedy na końcu jeszcze nie wygrywali zawsze Niemcy, szybko powiązało się z tym jednym, beztroskim, wolnym dniem w szarej rzeczywistości klasy robotniczej. W huku maszyn ery parowej i dziesiątek dymiących kominów, taka świąteczna przerwa, zwieńczona emocjonującym meczem, pozwalała tysiącom robotników i rzemieślników powrócić na zając do ciężkiej charówki w lepszych nastrojach. Tak więc stał się to po prostu dzień, w którym rodziny i przyjaciele spotykają się, chodzą na mecze ulubionych drużyn i kibicują im żywiołowo, przedłużając radosny okres świąteczny. Ogromny wpływ na futbol nową tradycją Boxing Day miało także uznanie w 1871 roku drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia jako dnia przeznaczonego na rozrywkę. Tym samym 26 grudnia miał diametralnie różnić się od innych świątecznych dni, w których liczyły się modlitwa, nabożeństwa i zasłużony odpoczynek. Klasa robotnicza entuzjastycznie przyjęła ten fakt, zaś ówcześni właściciele klubów już wtedy zacierali sobie ręce na myśl o rekordowych przychodach w tym wyjątkowym dniu meczowym. I trzeba im przyznać, że wcale się nie mylili, a ogólna frekwencja na trybunach w Boxing Day była odtąd zawsze rekordowa w przekroju całego sezonu i tak jest po dziś dzień. Trudno dokładnie nam to sobie uzmysłowić oraz pojąć, jak powszechne i ważne stało się to zjawisko, bo w naszych realiach i kulturze nie jest łatwo o przykład podobnego fenomenu i to o skali masowej. Nieco zbliżone w swojej idei są treningowe mecze noworoczne pomiędzy zespołami pierwszej i drugiej drużyny Krakowa.
Krakowi, grane zawsze o 12 pierwszego dnia stycznia, które mają swoją długoletnią historię, luźną oprawę i również pogodny, pozytywny klimat. Jednak jest to coś o zupełnie innej skali i bardziej służy tu do zobrazowania siły tradycji i przyzwyczajeń kultywowanej przez dekady. Piłka nożna w Boxing Day stała się więc nieodłącznym elementem świąt Bożego Narodzenia Wielkiej Brytanii i stała się tak tradycyjna jak picie herbatki o 5 po południu czy wieczorne przesiadywanie w pubie. Władze angielskiej piłki nie próbowały nawet zrezygnować z tej zwyczajowej już części świątecznego harmonogramu, ponieważ jest to tak naprawdę najpopularniejsza piłkarska data każdego sezonu. Jak pokazują statystyki, frekwencja osiąga wówczas maksymalne wartości, a na stadionach trudno znaleźć choć jedno wolne miejsce. A co więcej, jest to zjawisko normalne zarówno na tętniącym życiem Old Trafford, jak i na stadionie lokalnego przedstawiciela trzeciej dywizji. Przekłada się to na rekordowe wpływy z biletów, ze sprzedaży gadżetów i pamiątek oraz hektolitry złocistych trunków wypitych przez wesołe grupy kibiców pod każdym brytyjskim stadionem. W jeden dzień klubowe budżety, zwłaszcza zespołów z niższych dywizji, notują naprawdę konkretne zyski. Już od pierwszego oficjalnego sezonu Football League regularnie grało się w St. Stephen's Day, jak również nazywa się u Brytyjczyków drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Ale wówczas piłkę kopano również w samo Boże Narodzenie lub dzień później. Jednak od 1958 roku Boxing Day stało się oficjalnie jedynym dniem świątecznym, w którym rozgrywane były mecze piłki nożnej we wszystkich ligach Wielkiej Brytanii, a cała runda spotkań grana podczas jednego dnia. Najbardziej pamiętna kolejka w Boxing Day miała miejsce w 1963 roku, gdy jeszcze liga nosiła nazwę First Division. W 10 rozegranych wtedy spotkaniach padło w sumie aż 66 bramek. Może wszyscy bramkarze za bardzo cieszyli się świętami, a obrońcy nie wylewali za kołnierz dzień wcześniej. W każdym razie był to wynik, jakiego nigdy wcześniej, ani nigdy później nie odnotowano w świątecznej kolejce. Fulham rozbiło Ipswich 10-1, Blackburn ograło West Ham 8-2, West Bromwich zremisował z Tottenhamem 4-4, Liverpool pokonał Stoke 6-1. Zresztą tak samo było w starciu Manchester United z Burnley. Były środkowy napastnik Tottenhamu Terry Dyson, który grał w zremisowanym przez jego drużynę 4-4 meczu z West Bromem, relacjonował później. To było bez wątpienia najbardziej dziwaczne popołudnie piłki nożnej. A jak to wygląda w wydaniu współczesnym, zwłaszcza w ostatnich 3 dekadach po powołaniu Premier League? Ogólnie liczby mówią same za siebie, bo liga angielska dzierży palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o globalną oglądalność, a powiązanie konserwatywnej tradycji, której Brytyjczycy będą bronić dla samej idei, z coraz większą komercjalizacją transmisji telewizyjnych, gigantycznych wpływów z reklam czy sprzedaży spotkań w systemie pay-per-view, czynią z niej maszynkę do zarabiania milionów funtów i to w jeden dzień. Boxing Day gwarantuje szczyt oglądalności. Kibice, dla których zabraknie biletów lub miejsca w lokalnym pubie, z pewnością zasiądą przed telewizorami. Ulice pustoszeją, place zabaw się wyludniają, a elektrownie uruchamiają 5. stopień zasilania. Miliony odbiorników telewizyjnych i czajników włączanych w przerwie meczowej i piwo lejące się strumieniami w zadymionych pubach tworzą niepowtarzalną aurę tego dnia. A jak na to spoglądają sami aktorzy piłkarskich spektakli? Większość graczy brytyjskiego pochodzenia nie ma z tym większego problemu, wskazując bardziej na zwyczajowy tłok w terminarzu rozgrywek. Najczęściej w całym okresie pomiędzy świętami a nowym rokiem rozgrywane są 3 kolejki w ciągu 7 dni, co samo w sobie stanowi próbę sił i kondycji. Ale także dla niektórych również wyzwanie z punktu widzenia psychologicznego. Legendarny Ian Wright wyznał niegdyś, że dla niego starcia w Boxing Day zawsze miały w sobie coś magicznego. Po pierwsze ze względu na ich aurę, a po drugie presję, bo wiesz, że poza tymi najbardziej zagorzałymi fanami ogląda cię wielu ludzi, którzy nie robią tego tydzień w tydzień. Danny Welbeck, gdy był jeszcze graczem United, opisał konieczność spędzenia nocy bożonarodzeniowej w pokoju hotelowym w oczekiwaniu na mecz Boxing Day jako jedną z najgorszych części bycia profesjonalistą. Legenda Newcastle i QPR Joey Barton stwierdził kiedyś, że spędził Boże Narodzenie zazdrośnie myśląc, jakiego rodzina będzie jadła indyka i piła wino. A jakie zdanie w tym temacie mają zawodnicy spoza wysp, którzy nie są powiązani z tradycją? Pytany o to przez dziennik The New York Times, były menedżer Evertonu Ronald Koeman powiedział: "Nie mam z tym kłopotu, ale to bogatsze drużyny mają więcej zawodników na tym samym poziomie, więc mogą dokonywać więcej rotacji w składach. Kanały telewizyjne płacą dobre pieniądze, stadiony są pełne, to świetna atmosfera do rywalizacji. Myślę jednak, że poszczególni zawodnicy potrzebują przerwy." Nieśmiałe głosy krytyki milkną wobec siły przyzwyczajenia, historii oraz tradycji wspieranych napędzaną wielkimi pieniędzmi medialną machiną.
Niektórzy działacze związani z federacją wyrażali przekonanie, że Koeman mógł mieć trochę racji, a część klubów Premier League pewnie poparłaby jakiś rodzaj przerwy zimowej. Jednakże nawet jeśli kiedyś zostanie ona wprowadzona, to raczej zakłada się, że nastąpi ona po tygodniu Bożego Narodzenia. Jeśli kiedykolwiek będziemy mieli przerwę w połowie sezonu, to nie będzie to w tym okresie, powiedział dla The Times Mark Hughes, szkoleniowiec Stoke. To będzie gdzieś w styczniu, widzę w tym sens. Nie sądzę, aby ktokolwiek naprawdę w głębi duszy chciał zmienić okres świąteczny, ponieważ jest on wyjątkowy dla tego kraju. Można więc powiedzieć, że zdania ekspertów są podzielone. Jeden powie tak, drugi powie nie. Jak wiadomo, presja stacji telewizyjnych transmitujących rozgrywki również odgrywa tutaj znaczącą rolę. Tym bardziej, że gdy spojrzeć dokładnie w terminarz, to Boxing Day znów jest nieco rozwlekany jak niegdyś, aby upchnąć jak najwięcej spotkań w ramówce i przyciągnąć kanapowych widzów przez cały okres świąteczno-noworoczny. Trzy kolejki do rozegrania między 21 grudnia a 2 stycznia oznaczają 30 spotkań w samej Premier League, rozłożonych na 13 dni. A przecież mamy jeszcze Championship, która dokłada, uwaga, aż 4 kolejki, czyli 48 spotkań. I co ciekawe, to właśnie w tej drugiej klasie rozgrywkowej mamy w tym roku tradycyjne granie w jednej rundzie meczowej wszystkich zespołów właśnie w Boxing Day. W każdym razie tworzy to niesamowity meczowy maraton wymagający dla piłkarzy i trenerów, którzy święta i nowy rok spędzają raczej na podróżach, treningach i intensywnej odnowie biologicznej niż ze swoimi rodzinami. A czy w innych rozgrywkach próbowano powielić ten pomysł? Swego czasu Jean-Michel Aulas, twórca potęgi i legendarny prezes Olympique Lyon, zasugerował na przykład, że może Francja dobrze by zrobiła, gdyby Ligue 1 zmieniła swój kalendarz ligowy, aby uwzględnić kolejkę meczową rozgrywaną 26 grudnia. Nie zyskał jednak poparcia władz i sympatii piłkarzy, a jeśli argumentem miało być, że Anglicy tak zrobili, to z pewnością nie zyskałby także aprobaty kibiców. Thomas Müller, napastnik Bayernu, krótko podsumował takie dywagacje. Rozgrywać 3 mecze w ciągu tygodnia, gdy można odpoczywać, to szaleństwo. W okresie świątecznym niby nie zatrzymuje się Serie A, jednak we Włoszech nie gra się w ogóle w Boże Narodzenie i Nowy Rok. Hiszpańska La Liga robi sobie krótką pauzę, wracając na początku stycznia. Zaś Bundesliga po świętach zagra dopiero w połowie pierwszego miesiąca nowego roku. Próżno więc szukać wyraźnych inspiracji dla najlepszych lig płynącej tylko z potencjału wysokich zysków lub rekordów oglądalności akurat w ten dzień. Tak samo można zaproponować Francuzowi typowe angielskie śniadanie, Hiszpanowi wakacyjne w czasy w Brighton, a Włocha przekonać, że Aston Martin będzie lepszy niż Ferrari. To się raczej nie uda. Pozostaje więc cieszyć się z faktu, że Anglicy są tak wytrwali w krzewieniu swoich nie do końca dla nas kontynentalnych parweniuszy zrozumiałych tradycji. Dobrze, chociaż że nie grają już w piłkę głowami skazańców. A jakie jest wasze zdanie w tym temacie? Zachęcam oczywiście gorąco do dyskusji w komentarzach. Nowe osoby do subskrypcji kanału. Życzę wam udanego wypoczynku, bo zakładam, że jeszcze większość osób prawdopodobnie przebywa na urlopach, przynajmniej do 1 stycznia. Dzięki wielkie za uwagę, to był ostatni materiał w tym roku. Dziękuję także za to, że byliście ze mną przez cały 2023. Uznaję ten rok za naprawdę bardzo udany. Dzięki wielkie, trzymajcie się i widzimy się w 2024. Na razie.